Witam Państwa, nazywam się Małgorzata Wojcińska, pracuję w Kadrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGW w Warszawie. I jak w zasadzie co roku przygotowuję dla Państwa kilka krótkich informacji na temat osób niepełnosprawnych w lesie, jak zrobić, żeby był ten las bardziej dostępny. W tym roku chciałam tak naprawdę przeanalizować strony internetowe, z których często korzystają osoby niepełnosprawne, to im naprawdę pomaga w życiu. Jednak skończyło się na tym, że będzie kilka rad tak naprawdę takich, na co zwracać na tych stronach internetowych uwagę. To jak Państwo przygotowują informacje na swoich stronach. 5 lat temu były przeprowadzone do Unii Europejskiej badania na temat dostępności stron internetowych dla potrzeb właśnie osób niepełnosprawnych i okazało się, że zaledwie 3,5% tych stron jest właśnie przygotowana prawidłowo pod kątem odbioru osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami. Głównie oczywiście zwrócono tutaj uwagę na osoby z dysfunkcją narządu wzroku i narządu słuchu, ale uwzględniono również informacje, które są niezbędne dla osób właśnie z problemami przemieszczania się. I tylko analizowano strony, podkreślam, a nie sprzęt techniczny, z których mogą korzystać. Teraz jesteśmy w takim miejscu, że w takim czasie w zasadzie, że internet pomaga w tym, żeby w pełni osoby niepełnosprawne mogły korzystać ze swoich praw, które są w różnych aktach prawnych gwarantowane. Podstawuje e-learning, e-praca, prawda, e-zawód, różne są te strony i można z nich korzystać, tylko że one muszą mieć odpowiednie informacje, odpowiednio muszą również wyglądać. To właśnie, to przystosowanie stron będzie pomagało w tym, żeby była zagwarantowana odpowiednia jakość. I jakie jest to podstawowe znaczenie tego internetu. Jeżeli weźmiemy stricte tak naprawdę te strony, takie edukacja przyrodniczo-leśna, to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, osoby z różnymi dysfunkcjami będą zaglądały na te strony internetowe, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle w zasadzie one mogą do tego lasu wejść, tak? I bo nie wystarczy jedno zdanie, tak naprawdę teren przystosowany, teren dostępny. Są różne rodzaje niepełnosprawności i czy w obrębie narządu wzroku, czy w obrębie problemów z przemieszczaniem się. Każdy ma inną mobilność. Jedna osoba przejdzie wózkiem po schodach, druga nie. Jedna osoba z dysfunkcją wzroku przejdzie przez ścieżkę przy pełnym oświetleniu, druga nie jest w stanie tego zrobić. Więc ważniejszą tu jest sprawą opis, żeby były przedstawione opisy na tych wszystkich stronach, jak to wygląda. I ewentualnie zdjęcia, tylko też odpowiednie zdjęcia. To ja zawsze łatwiej to działa na wyobraźnię, jeżeli mówimy, że na przykład zapraszamy wszystkie osoby, w tym również niepełnosprawne, na plażę, piękna, pokazana plaża. Tak? Ale może gdzieś z tyłu jest ukryty podest drewniany. Może przy wejściu znajdują się możliwość zostawienia swojego wózka i przejazd specjalistycznym wózkiem. Różne są rozwiązania na świecie, ale jeżeli tego nie opiszemy, trzeba to pokazać na zdjęciu, że coś takiego jest. Czyli mamy tutaj tą funkcję informacyjną i to jest bardzo, bardzo istotne, a druga to jest oczywiście funkcja edukacyjna. Ta funkcja edukacyjna, żeby móc sobie wcześniej, chociażby albo ze swoich potrzeb, różne informacje na temat przyrody, zjawisk tutaj zachodzących przyswoić. Chciałabym powiedzieć, że dla osób jeszcze z dysfunkcją narządu wzroku bardzo ważne, żeby najpierw zapoznali się z tematyką, którą Państwo przedstawiają na zajęciach, zapoznali się z terenem, poprzez to,
czytając, powiedzmy, na tych stronach internetowych i przyjść już przygotowany na te nasze zajęcia dla osób z programami przemieszczaniem się z funkcją narządu ruchu. Jest ważne, żeby mogli danego dnia ocenić swój stan fizyczny. To nie jest tak, że zawsze on jest taki sam. W 2011 roku były przeprowadzone właśnie badania wśród osób niepełnosprawnych. Głównie to były osoby z dysfunkcją narządu wzroku, ale były to również osoby starsze. Jak wiemy, te osoby również są wrzucone, że tak powiem, do jednego worka z osobami niepełnosprawnymi, ale w sumie słusznie, to są najbardziej poszkodowane grupa, która łączy w sobie wiele dysfunkcji często. I to, co najbardziej przeszkadzało, na tych różnych moich stronach internetowych, które były oglądane przez te osoby, to nieaktualne, mało rzetelne informacje. Czyli nie może być takiej sytuacji, że klikam sobie na jakąś ikonkę i się okazuje, że ta strona już nie istnieje, albo że na przykład są tam podane informacje, nie wiem, droga zamknięta, zakaz wejścia do lasu, tylko że to dotyczy tego, co było rok temu, tego, co było 3 miesiące temu. A to, że wczoraj była wichura, powaliło i są szlaki na przykład niedostępne, to takiej informacji nie ma. To niestety musi być na bieżąco uaktualnione. Na tu i teraz musi być. Poza tym no są takie tendencje, żeby pokazywać zdjęcia kolorowe i na tym rzucamy jakieś hasła, informacje. Tylko to dla osób z dysfunkcją wzroku jest nie do przejścia po prostu. Te zdjęcia wszystko zasłaniają. To musi być może nie czarne na białym, ale bardziej jest to żółte na czarnym albo czarne na żółtym. To jest lepszy kontrast, który jest preferowany przez tą grupę osób. Ale żeby była chociażby możliwość doboru takiego kontrastu. Wszelki chaos, duża ilość informacji niepogrupowanych, które się znajdują na stronie, jest z kolei utrudnieniem dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza tym konieczność czy się brak możliwości dostosowania wielkości czcionki, całego tekstu, to jest kolejny problem. No i dopasowanie, tak jak już wcześniej wspomniałam, tego dwa, żeby to niekoniecznie były zdjęcia. I tu nie będę, tych zasad udostępnienia stron jest bardzo dużo. I tutaj ja je przedstawię w swoim artykule. To nie ma sensu przedstawienia tutaj, bo i tak Państwo może nie zapamiętają wszystkiego. Już to jest jakby ostatni referat. Ale takich kilka może wspomnę najważniejszych. Na przykład pamiętajmy o tym, że jeżeli osoby niewidzące korzystają z komputerów, oni mają swojego, że tak powiem, speakera, który będzie ich to tłumaczyć. Nie przetłumaczy im tabelki, nie przetłumaczy im rysunku, bo to musi być opisane. Czyli musi być jakby dodatkowy załącznik na tej naszej stronie, który opisujący tabele, opisujący zdjęcie, wykres, co to chcemy pokazać, to co nam się wydaje, że właśnie tam jest na tym zdjęciu. Osoby, które nie słyszą, tak, a mamy jakiś fajny filmik puszczany. Ważne jest, żeby pod tym filmikiem można było sobie włączyć napisy, żeby można było to szczytywać. To są takie istotne informacje. Nie używamy różnych kolorów. One utrudniają na przykład osobom z daltonizmem odbieranie informacji, ale również nie dla osób z dysfunkcją narządu, inną dysfunkcją narządu wzroku, niekoniecznie jest to wyróżnione, to nie jest to ważne. Oczywiście język, który używamy na tych stronach, powinien być prosty. Jeżeli używamy jakichś sformułowań stricte fachowych, powinien być dodatkowy słowniczek. Te wszystkie dokumenty powinny być czytelne, przejrzyste
i z prostym językiem napisane. Musi być możliwość wyłączenia ruchomych zdjęć albo filmów. To jest ważne dla osób z padaczką, żeby mogli w każdym momencie zatrzymać różnego rodzaju efekty, które się pojawiają właśnie w czasie prezentacji filmu na stronę. Ten tekst najlepiej, żeby był bardzo przemyślany. Krótka, treściwa informacja w krótkich akapitach. To pomaga osobom starszym, pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy się zdjęciami, ale tak jak powiedziałam, nie nakładamy na to tekstu. Dodatkowo jeszcze opis tych zdjęć. Staramy się również unikać skrótów. Pamiętajmy, że ten osoba, która tłumaczy to osobom, czyta osobom niewidzącym, ona tych skrótów nie będzie rozwijała. To samo, jeżeli coś nagle wplatamy w innym języku, to znowu tu jest bariera, zatrzymuje się i tego nie ma tłumaczenia. Trzeba w programie to już wtedy uwzględniać, jaki język został na przykład wstawiony. Umieszczone specjalne słowniki. To bardzo ułatwia i Państwu pisanie tekstu i później korzystania z tym osobom z takich tekstów. Chciałam Państwu krótko jeszcze dosłownie przedstawić. To jest strona z Białowieckiego Parku Narodowego. Jest tam wybrany fragment, jak oni to przedstawiają. To nie jest powiedziane, czy coś jest stricte dostępne, niedostępne. Są po prostu opisane bariery. To są bariery architektoniczne, czyli to, że coś u Państwa jest niedostępne, to wcale nie oznacza, że to jest źle i że już mamy wszystkich skreślonych, że nie mogą przyjść. Nieprawda. Są naprawdę różne możliwości osób z dysfunkcją wzroku i osób poruszających się na wózkach niesłyszących. Oni mają naprawdę różne możliwości i mogą im to nie przeszkadzać, że ktoś im będzie otwierał drzwi albo że muszą przez dwa, trzy skoki przejść, no bo to jest do przebrnięcia tak naprawdę. Także wystarczy taki opis, co u nas, co u Państwa jest dostępne, a co nie, jak to wygląda, no tak, i to pomaga. To może zachęcić, może być, aha, dobra, ja jestem w stanie to przez to przejść, albo kurczę, no nie dam rady, dobra, może innym razem, może coś poprawię, za 2-3 lata będzie to inaczej. Tu natomiast, to jest, jeżeli chodzi o tereny otwarte, tam również ważne są takie informacje, jak długa jest ta ścieżka. Ale nie podajemy godzin, że zajmuje to około 3 godzin spaceru. Bo 3 godziny spaceru to każdy z Państwa to inny dystans może w tym czasie sobie przemierzyć. Natomiast powiedziane stricte to są 3 km, to są 2 km, jak to jest. Ważne jest również, żeby podawać na przykład po jakiej nawierzchni, na którym kilometrze ta nawierzchnia może się ewentualnie zmienić, czy drogi jest jakoś płaska. Jest wejście na te gładki, można zamieścić zdjęcie, ale właśnie, żebyście Państwo widzieli, że tak, nie trzeba się wstydzić takich informacji, że coś mamy nie tak. Trzeba je po prostu podać, niech każdy sam sobie oceni. A tu jeszcze chciałam Państwu już na koniec właśnie pokazać, bo dostosowanie czcionki i tła. To są naprawdę tylko trzy skale wielkości, niektóre dysfunkcje narządu wzroku, nawet przez powiększenie przez niektóre przeglądarki nie pozwalają na obejrzenie, więc dodatkowa wielkość czcionki jest tutaj bardzo pomocna. Dostosowanie tła tutaj tego kontrastu, jest odbierany. Często myślimy, że to jest ten czarno-biały, a tak jak powiedziałam, lepszy jest ten czarno-żółty z punktu widzenia osób z dysfunkcją narządu wzroku. To kilka uwag z mojej strony. Dziękuję bardzo Państwu.